Wczoraj wieczorem Treyarch w końcu przemówiło. Dowiedzieliśmy się wielu bardzo ciekawych informacji, m.in. o pierwszym sezonie w Black Ops Cold War. Sezonie, który zmieni bardzo wiele w Warzone. Standardowo zebrałem wszystko, co wiem i zaraz wam to przekażę. A ja jestem oczywiście Goldzor i będzie mi miło, jeżeli docenicie moją pracę łapką w górę oraz subskrypcją, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Przejdźmy jednak do informacji, a tych pojawiło się naprawdę sporo. No i przede wszystkim w końcu są to oficjalne informacje, a nie jak do tej pory informacje z przecieków. Zaczynamy od potwierdzenia tego, że każda zawartość odblokowana przez was do tej pory pozostanie dla was dostępna w Warzone. Oznacza to tyle, że odblokowani operatorzy, odblokowane schematy do broni, odblokowane kamuflaże dalej będą miały swój użytek. A dodatkowo od 12 listopada Warzone zasili grupa operatorów z Black Ops Cold War. Jest tutaj jednak mały haczyk, operatorzy ci dostępni będą jedynie dla osób, które zakupiły pełną wersję gry Call of Duty Black Ops Cold War. To samo tyczy się jednak również i broni. Black Ops Cold War wprowadził kilkadziesiąt nowych broni do Warzone. Będą one specjalnie oznaczone logiem Black Ops Cold War, żeby przy podnoszeniu z ziemi było wiadomo, która broń jest z której gry. Dojdzie więc do ciekawych rzeczy, bo w Warzone dostępne będą te same bronie, tylko że z dwóch różnych gier. Przykładem niech będzie popularny AK-47. Teraz na ekranie widzicie jego dwie wersje. Wersję z Modern Warfare 2019 i wersję z Black Ops Cold War. Nie ukrywam, że trochę się boję o odpowiedni balans broni, bo wprowadzenie naraz aż tylu nowych pukawek z pewnością wprowadzi spory chaos w Werdańsku. Nowe bronie pojawią się w grudniowym update'cie. Update'cie, który prócz nich przyniesie nam również nowy sezon. Sezon ten będzie nazwany sezonem numer 1. Odnosi się to do tego, że będzie tu faktycznie pierwszy sezon w Black Ops Cold War. Nowy sezon pojawi się 12 grudnia i oznacza oczywiście również nowy karnet bojowy, a ten dział będzie dokładnie na tej samej zasadzie co do tej pory. Co ciekawe, zawartość karnetu bojowego będzie można odblokowywać grając również w Modern Warfare 2019. Oczywiste jest jednak to, że jego zawartość nie będzie dostępna w trybie multiplayer tejże gry. Ogólnie te dwie gry będą połączone z Warzone. Progres postaci również będzie możliwy poprzez granie w którykolwiek z tych tytułów, a powracającą nowością, która mnie osobiście szalenie cieszy, jest tryb prestiżu, który ma działać jednak inaczej niż ten znany nam z poprzednich części. Więcej o samych prestiżach mamy się dowiedzieć dzisiaj wieczorem, więc jak tylko pojawi się coś konkretnego, to poinformuję was oczywiście o tym w osobnym filmie. Powrót prestiży jest jednak rzeczą, która cieszy mnie szalenie dlatego, że będzie on niejako nagradzał, przynajmniej mam taką nadzieję, graczy, którzy spędzają bardzo dużo czasu gry, będzie nagradzał przede wszystkim, wydaje mi się, osobną ikonką levela, czyli tak jakby nasza postać będzie miała osobną ikonkę levela, która będzie ukazywało niejako poświęcony czas grze. Czyli zakładam, że osoby, które załóżmy grają w grę bardzo, bardzo dużo, przez co mają wbity bardzo wysoki poziom, będą miały oznakę kompletnie inną niż osoby grające mniej. No to jest rzecz, której mi bardzo brakowało w obecnym Call of Duty Modern Warfare 2019 i tak jak mówię, szalenie się cieszę, że coś takiego w końcu powraca. Co do crossplayu, to będzie on największy w historii. Na tych samych serwerach będą grali ludzie z PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz oczywiście platformy PC. To fantastyczna wiadomość, która nie podoba się jednak sporej części graczy, głównie ze względu na przewagę, jaką daje gra na PC względem grze na konsoli, szczególnie tych starej generacji. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Ja to uznaję tylko i wyłącznie za fantastyczną wiadomość z tego też względu, że sporo znajomych, chociażby moich, gra na różnego rodzaju platformach i to był zawsze problem, bo nie byliśmy w stanie grać w te same tytuły, będąc na osobnych platformach. Teraz, jak widzicie, wszystko zmierza ku temu, że bez względu na to, kto gra na czym, będziemy w stanie grać razem. I to zawsze trzeba doceniać, bo gra ze znajomymi to jest najfajniejsza forma rozgrywki. Nieważne, jaki oni poziom prezentują, zawsze, no w moim mniemaniu, jest to
po prostu najprzyjemniejsza rozgrywka. W dalszym ciągu nie mamy jednak informacji, jak zostanie rozwiązana kwestia atutów, bo jak dobrze wiecie, w poprzednim materiale poruszałem ten problem, bo niektóre atuty działają inaczej niż ten sam atut w Modern Warfare 2019. Jestem bardzo ciekaw, czy po prostu atuty w Warzone zostaną takie, jakie są do tej pory, czy może tutaj będzie jakaś zmiana. No, dalej nie ma o tym informacji, to jest według mnie bardzo ważna informacja, bo ona może naprawdę sporo zmienić w samej rozgrywce, także czekam na to osobiście, tego jeszcze nie ma. Tak samo dzisiaj wieczorem, jak już wcześniej wspominałem, rozwiąże się niejako ta tajemnica tych powracających prestiży, także na pewno nagram jeszcze jeden osobny materiał przed wyjściem Black Ops Cold War, w którym wam to wszystko, mam nadzieję, już wyjaśnię. Jeżeli chodzi o ten materiał, to by było już na tyle. Dawajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie, gdzie widzicie jakieś ewentualne problemy. Chętnie wszystko poczytam, chętnie nawiążę z wami interakcję w sekcji komentarzy, a ja już wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie proszę o łapce w górze, jeżeli ten materiał wam się podobał, to mi pomaga, was to nic nie kosztuje. No i oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, jeżeli jeszcze jakimś cudem tego nie robicie, a warto, bo na tym kanale będzie się pojawiało bardzo dużo informacji o wszelkiego rodzaju nowościach w Black Ops Cold War, w Warzone, także no, zostawiając subskrypcję, nic was po prostu nie ominie. Tyle ode mnie na dzisiaj, mówi Goldzor, na razie. Do it!